Cześć, z tej strony Marcin. Ostatnio już zadanie od Daniela Nowaka w ramach rozmowy w korepetycji. Czy jak masz zadanie, a nie umiesz go rozwiązać, wyślij mi, ja ci je zrobię i rozwiązanie rzucę na neta. Zadanie jest takie. Oblicz macierz odwrotną dla tej macierzy, ale nie ze wzorku, że to jest 1 przez DA razy macierz dopełnie transponowana, tylko właśnie na zasadzie kasowania wyrazów, zerowania wyrazów, różnie to się nazywa. Zerowania chyba wyrazów macierzy, tak? Dobra, no to o co chodzi? Do takiej naszej macierzy, którą tu mamy, dopisujemy sobie macierz jedynkową, tak? Jednostkową, czyli mamy 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. I chodzi o to, że tu opieramy i działamy tylko na wierszach. Nie wolno wam tu działać na kolumnach. Po pierwsze, a po drugie chodzi o to, że tu jest jakaś macierz, tu jest macierz 0,1, znaczy no 0,1, trzeba je zamienić miejscami jakby, tak? Tylko na zasadzie tych przekształceń tutaj jakichś. Dobra, i tak, teoretycznie robi się to tak, że tą pierwszą liczbą kasujemy sobie piątkę, siódemkę, później tą środkową kasujemy sobie trójkę, a później na odwrót kasujemy tu. Ale w ten sposób, w tym zadaniu akurat stworzy mi się ułamki, co nie jest fajne, jak są ułamki, jest, ale i tak pewnie ich nie uniknę, ale sobie tu pokombinuję, prawda? Troszkę jakby w inny sposób. Dobra, jak ja to zrobię? Ano zrobię to tak. Na samym początku będę sobie chciał zrobić tutaj 0 i tutaj 0. A, też będę miał ułamki. To niedobrze. Dobra, polecimy normalnie. Czyli co? Chcę skasować piątkę. Zrobić z niej 0. To znaczy, że wiersz drugi, ja muszę odjąć 2,5 wiersza pierwszego, bo wtedy będę miał 2 razy 2,5 to jest minus 5. To jest 5 z minusem to jest minus 5, więc tu się wyzeruje. I to samo zrobimy z wierszem trzecim, tylko oczywiście minus 3,5. Z drugiej strony to są studia, więc myślę, że ułamki na studiach osoby umieją. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, co otrzymujemy? Otrzymujemy taką macierz, że sobie wezmę trochę większą. Pierwszy wiersz nie zmieniam, więc przepisuję 2, 1, minus 1, krecha, 1, 0, 0. A teraz drugi. No wiadomo, że tu będzie 0, tak? Bierzemy wiersz drugi i odejmujemy 2,5 wiersza pierwszego, czyli będzie 2 minus 2,5, to jest minus 1 druga, tak? Minus połóweczka. Robimy to samo tu. 4 minus minus 2,5 to jest 4 plus 2,5, czyli 6,5. Co ważne, na tej drugiej macierzy też robimy przekształcenie. Czyli jedyną zmianą będzie, że będzie 0 minus 2,5, to tu będzie minus 2,5, a tu będzie 1 i 0. To samo robimy z następnym. Czyli teraz będziemy odejmować 3,5. Tu się wyzeruje, bo się ma wyzerować, a tu mamy tak. 3 minus 3,5 to jest minus 1 druga, tak? 2 minus minus 3,5 to jest 5,5. Może tak będę pisał. Dobrze mówię? 2, tak, dobra. I tu to samo. 0 minus 3,5 to jest minus 3,5. No i 0,1. Ok, dobra. Następnie co robimy? Chcę skasować ten wiersz, czyli sobie biorę wiersz trzeci i dodaję wróć i odejmuję wiersz drugi, bo będę miał minus 1 drugą, minus minus 1 drugą, czyli plus 1 drugą. Czyli pierwszy wiersz mi się nie zmienia. Drugi wiersz mi się nie zmienia. Minus 2,5, 1 i 0, natomiast zmienia mi się trzeci wiersz. Tu będzie 0, tu będzie na pewno 0, a tu mamy 5,5, minus 6,5, minus 1. Minus 3,5, minus minus 2,5 to jest minus 1. 0 minus 1 to jest minus 1, no i tu jedyneczka. Ok? Kolejna operacja, jaką chcę wykonać.
Tu mam ułamek, ja nie lubię tego ułamka. Ja będę go się chciał bardzo ładnie, fajnie, szybko pozbyć. Czyli zrobię sobie wiersz drugi razy minus 2. Bo wolno mi też każdy wiersz wymnożyć. Ok? Co otrzymujemy? Pierwszy zostanie bez zmian. 2, 1, minus 1, 1, 0, 0. A wiecie co? Ja sobie od razu zrobię wiersz trzeci też razy minus 1. Bo to mi się później przyda. Mnożymy razy minus 2, czyli 0, 1, minus 13, 5, minus 2 i 0. A tu razy minus 1, czyli jest 0, 0, 1, 1, 1, minus 1. Dobra. Ok? Zmienione znaki, zmienione. To razy 2, to razy 2, to razy 2, to razy 2 i zmienione znaki. Tak, 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 dobra. Teraz pozwólcie, że zrobię tak. To sobie wytnę. Znów potrzebuję trochę miejsca. No i to też sobie wytnę. Wstawię sobie to. Oj. Teraz wyciąłem. Dobrze, że jest Ctrl Z. Dobra, ciach, wstawiamy. Nawet to mogę przysłonić, bo już też mi jest niepotrzebne. Dobra. Lecimy dalej. Teraz co? Tą jedynką, może teraz zmienię kolor. Tą jedynką, tak, będę sobie chciał skasować minus 13 i minus 1. W jaki sposób? Ano w taki. Ale spoko. A na następujący sposób będziemy chcieli sobie to skasować. Dobra, nie wiem, po co zmieniłem. Tu chcę 0, to znaczy, że do wiersza pierwszego dodam sobie wiersz trzeci. Tak? Bo będę miał minus 1 plus 1, czyli 0. A tutaj będę miał wiersz drugi. Ja tak baskrzę dzisiaj. Plus 13 wierszy trzecich. Wiem, że to dziwnie wygląda, no ale tu jest minus 13. To lecimy. Pierwszy wiersz zmieniamy, bo dodajemy pierwszy plus trzeci, czyli mamy tak. 2 plus 0, 2. 1 plus 0, 1. Minus 1 plus 1, 0. 1 plus 1, 2. 1 plus 0, 1. Minus 1 plus 0, minus 1. Do wiersza drugiego dodajemy 13 wierszy pierwszych. 0, 1, no bo 0 jak dodajemy, to się nic nie zmienia. I tu nam się to zeruje. A tu mamy tak. 2 plus 13, 18, minus 2 plus 13, 11, 0 minus 13, minus 13. Ostatni wiersz się nie zmienia. I ostatnia operacja, żeby zrobić sobie jeszcze jedno 0, a mianowicie musimy sobie jeszcze zrobić 0 tu, prawda? Żeby tu zrobić 0, to oczywiście wiersz pierwszy, i minus wiersz drugi. Tak, bo będzie 1 minus 1, czyli 0. To lecimy. Pierwszy wiersz się zmienia. Tu będzie 2, no bo 2 minus 0 to jest 2. 1 minus 1 to jest 0. 0 minus 0 to jest 0. Teraz tu. 2 minus 18 to jest minus 16. 1 minus 11 to jest minus 10. Minus 1 minus minus 13, czyli minus 1 plus 13 to jest 12. Dobra. No i tu zostaje 0, 1, 0, 18, 11, minus 13, 0, 0, 1, 1, 1 i minus 1. Dobra. Ostatnią rzeczą, którą trzeba zrobić, to ja już to tutaj sobie. Żeby tu były jedynki na przekony, to oczywiście jeszcze trzeba wziąć wiersz pierwszy, pomnożyć przez jedną, drugą, czy też podzielić przez dwa. Ja już tego nie będę pisał, ale oczywiście tu powstanie jedynka, tu powstanie minus ósemka zamiast tej szesnastki, tu powstanie minus piątka, a tu powstanie szósteczka na plusie. Tak? I to będzie nasza macierz odwrotna. Minus 8, minus 5, 6, 18, 11, minus 13, 1, 1, minus 1. I koniec.
Myślałem, że będzie gorzej, ale nawet te ułamki nie były takie straszne. No bo tu mamy teraz macierz jednostkową, tu mamy tą naszą macierz odwrotną. I pamiętajcie, to jest uniwersalna metoda, choć nie można ją robić tak stricte mechanicznie czasami, tylko czasami można sobie wiersze zamienić, tak? Albo coś takiego, bo wolno wam też wiersze zamieniać. Chyba wolno zamieniać, nie jestem pewien. To najwyżej sprawdzę i napiszę w komentarzach, ale chyba by można było, jak dobrze pamiętam. Ale to jeszcze sprawdzę, czy wolno mi wiersze zamieniać miejscami. Tak? No ale tak jest na pewno dobrze, więc pamiętajcie, zawsze tym elementem kasujecie ten i ten. Później następnym tym elementem kasujecie to, w sensie robicie 0. Następnie tą dwójeczką kasujecie te dwa. A następnie, może takim, znowu tym elementem, co tu będzie, kasujecie ten. Dzięki czemu tu macie zera, tak? Tworzy wam się tak zwana macierz trójkątna dolna i trójkątna górna. Czyli tu jest trójkąt z zerami, tu jest trójkąt z zerami, a później tylko tak, jak tu było na samym końcu, podzielić przez to, żeby tak tu wyszła jedynka i to nam zamyka sprawę. I tyle. Mam nadzieję, że to dobrze wytłumaczyłem. Oczywiście od razu sorry za moje pismo, bo widać, że kura pazurem, no ale tym się ciężko pisze, że już nieraz wam mówiłem, a z drugiej strony i tak bazgrzak kura pazurem. No nic, jak się podoba, oczywiście łapki w górę, subujcie mnie. Jak widzicie, zadania z studiów też robię, więc możecie mnie też wysyłać. No i tyle, no. Dzięki za uwagę i czekam na wasze maile z zadaniami. Cześć! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.